Powiedział 160 dirhamów za umycie naszego vana. Rzucamy 15 staka. To będę miał na... Tak, podchodzą ludzie, piją ją bezpośrednio, a my ją jeszcze filtrujemy, więc nie ma po prostu problemu. Komuś się nie chce chodzić po wodę, więc... Opowiemy, jakie filmy tutaj były kręcone. Najlepiej poznać, czy kamienica jest żydowska, czy nie. Hej, jesteśmy Paweł i Monika. Podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem, w którym mieszkamy na stałe. Naszą obecną podróż ruszyliśmy z Anglii przez Francję, Hiszpanię do Maroka. Dołącz do tej afrykańskiej przygody. Subskrybuj nasz kanał. Cześć, witamy Was po raz kolejny z Essaouiry. Ciągle tu jesteśmy. Już prawie tydzień tutaj stoimy, no bo ze względu na tą moją chorobę, która już przechodzi, i to chyba dzięki tym Waszym życzeniom powrotu do zdrowia. Także wszystkim serdecznie bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło czytać te wszystkie miłe słowa. Mi też, że tak się zatroszczyliście o Monikę. Paweł też się o mnie zatroszczył. Jest już dużo, dużo lepiej. No jeszcze czekam na tą wizytę kontrolną, ale co? Musimy się stąd ruszyć. Musimy się ruszyć, no bo ze względu na to, że jesteśmy tutaj 6 dni, no to mamy pełną toaletę, pełny zbiornik na szarą wodę, no i musimy się tego wszystkiego pozbyć. Także idziemy teraz załatwiać te sprawy związane z naszym domem. A wieczorem zapraszamy nas na w końcu zwiedzanie Essaouiry. Was. No was, a co powiedziałem? Nas. Tak? No nas też. No nas też. Nie, no oczywiście, że was przecież zapraszam. No. Przejdziemy się tą Mediną, może jakimś portem, zachód słońca. Zobaczymy. Tutaj jest bardzo piękne miasto i coś sobie tam razem pozwiedzamy. Oczywiście. Także ruszamy na razie z naszymi pracami porządkowymi. No w związku z tym, że już przejechaliśmy prawie 3200 km, to nasz ciapek jest tak usmarowany po prostu. Teraz jeszcze jakiś chyba saharyjski pył po prostu tu na niego naleciał, bo wczoraj troszeczkę padał deszcz. No to trzeba go umyć, no. No i jeszcze jedna rzecz, no kupiliśmy naklejki. Trzeba koniecznie, bo musimy zerwać te naklejki, które nam totalnie spłowiały. Teraz kupiliśmy w sklepie u Campermaniaków, podobno tamte nie płowieją. No, chyba nie płowieją, no bo Igor ma już tyle czasu. To... No, sprawdzimy na afrykańskim słońcu. Dokładnie. Do tego jeszcze kupiliśmy sobie flagę Maroka, bo tam w tamtym komplecie była tylko Europa i Azja, a Afryki niestety jeszcze nie mają. Musicie się poprawić i zrobić jeszcze Afrykę. Marokańską. No i mamy takiego wielbłąda i takiego berbera z deską surfingową. Berbera z deską, no. Symbole takie Maroka. Dokładnie, no, więc... może ja zacznę jeździć. Kasia z kanału Podróżowanie powiedziała, że mi pożyczy deskę i jak będziemy gdzieś tam pod Agadirem, to może się nauczy. Zaoferowała się, tak, że ci pokażę. No. Udzielić ci paru lekcji. No, fajnie będzie. To lecimy myć ciapka. No lecimy i my, tak, dokładnie. Zabieramy się do pracy, bo po prostu już tak się cieszę, że Monia zaczyna żyć. Wypoczęliśmy już wystarczająco. Tak, Monika już dzisiaj podłogę tam, kurczę, pozamiatała w kuchni, no w końcu żyje. Żyje, żyje. Dobra, lecimy. Lecimy. Słuchajcie, byliśmy na stacji benzynowej teraz. No, gościu mi powiedział 160 dirhamów za umycie naszego vana. To jest 16 euro. No i nie umyliśmy. Znaleźliśmy tutaj obok długą stację serwisową i tu jest ręczne mycie, samemu się myje. Za minutę 30 się płaci 5 dirhamów. No to mi się nawet wydaje, że jak 10 minut będę mył, to i tak zapłacę te 50 dirhamów, tak? No tak. No, albo te 30, no ale nie 150. 160. No to myję sam. Zobaczymy, ile wyjdzie. Rzucamy 15 staka. To będę miał na 3 minuty, 4, na 5 minut. Zobaczymy, czy się wyrobi, czy nie. Prawie 5 minut. Przy okazji spuszczamy szarą wodę. Lazim nabni Afrika l'youm. Lazim nabni. Mieliśmy 30 dirhamów, to jest tam 9 minut umyłem całego vana, ale się tak zdziajałem, że masakra. Ale jaki trening. No, pytałem się tutaj pana, czy mogę toaletę zrzucić, ale niestety nie można, także jedziemy szukać dalej. No tutaj jest tylko toaleta w środku, trzeba przejść przez restaurację, tak, więc nie dziwię się, że nie pozwalają. Czasami są właśnie tak na zewnątrz, wejście jest, więc wtedy to można.
No, więc jedziemy ponad kilometr stąd, jest miejsce, gdzie można obejrzeć toaletę. No i zarobiłeś 15 euraczy. Bo w sumie 3 wydaliśmy. I trening kardio zaliczony, no. Pan nam powiedział, żebyśmy odjechali kilometr dalej i tam będzie można było zrzucić, ale on miał chyba na myśli, nie wiem, zwykłe pobocze, bo tam był taki no, śmieciowisko i chyba to miejsce miał na myśli, bo nic innego nie było na trasie. Nie zrobiliśmy tego. Będziemy gdzieś indziej musieli tą toaletę oczyścić, a przyjechaliśmy teraz do źródełka, z którego już braliśmy wcześniej wodę. Jest bardzo dobra w smaku i świetnie się nadaje do picia, dlatego wróciliśmy tutaj jeszcze raz. Podchodzą ludzie, piją ją bezpośrednio, a my ją jeszcze filtrujemy, więc nie ma po prostu problemu. Widzę, komuś się nie chce chodzić po wodę, więc sobie zajął jeden kran, podłączył tutaj trochę przewodu i do mieszkania. No i robota zrobiona. No, toaletę musieliśmy zrzucić na serwisie, kosztowało nas to 30 dirhamów, także w sumie nieźle. Mamy zapas na kolejny, mam nadzieję, tydzień, może troszkę mniej. Wracamy teraz z powrotem do miasta. No i ruszamy na miasto jeszcze przed zachodem słońca. Mam nadzieję, że zdążymy. Polecimy. No i w końcu nadeszła ta chwila. Idziemy na miasto i pokażemy wam Essaouira. Nasz ciapek się błyszczy, jak widzicie. Już go dawno nie widziałem takiego. No. Także możemy już teraz po zakończonej pracy chodźmy spokojnie iść i zwiedzać. Tak, idziemy. Miasto Essaouira, Suera, nazywane przez lokalsów, przez hipsterów Essa, nosiła też niegdyś nazwę Mogador, którą nadali mu Portugalczycy, kiedy 250 lat temu wybudowali tutaj fort i z tego właśnie czasu pozostały te mury, które otaczają całe Stare Miasto. Do Medyny wchodzimy od strony portu, gdzie znajduje się tutaj słynny bazar rybny. Można tutaj kupić wszelkiego rodzaju owoce morza, ryby. No i tu jest naszym zdaniem taka najważniejsza brama. Zaraz wam powiem dlaczego. Za mną znajduje się właśnie brama, na której widnieją symbole trzech największych religii. Półksiężyc symbolizujący religię islamską, gwiazda Dawida symbolizująca judaizm i muszla świętego Jakuba, która symbolizuje chrześcijaństwo. No i symbole na tej bramie według nas najbardziej odzwierciedlają atmosferę tego miasta, bo panuje tutaj właśnie klimat takiej równości, wyzwolenia. Do tej pory koegzystują tutaj te trzy religie ze sobą, bo istnieje tutaj kościół katolicki, meczety i synagoga. Essaouira nazywane jest też miastem wiatrów i wyszliśmy tutaj już na taką otwartą przestrzeń, więc ja się muszę trochę opatulić, żeby mnie znowu nie przewiało. No, zaraz wam opowiemy, jakie filmy tutaj były kręcone i nie były to ptaki Hitchcocka, choć mogłoby się wydawać, że tak, widząc tutaj szalejące mewy, ale te mewy tylko wskazują, gdzie jest najlepsza rybka w mieście. Jeżeli mówimy o filmach, to w tej części Essaouira były nagrywane sceny do filmu Królestwo Niebieskie Ridleya Scotta. Tutaj właśnie odwzorowano Jerozolimę i Messinę.
jak również nagrywano tutaj mój najwspanialszy serial wszechczasów Game of Thrones. I chyba z tamtej strony Daenerys Targaryen właśnie witała swoją nieśmiertelną armię wojowników, którzy przypłynęli z oceanu. Pewnie dzięki temu, że jest to miasto takie pełne tolerancji i takie bardzo pokojowe, ma taką pokojową atmosferę, stało się ono Mekką hipisów w latach 60. Dzięki tej wielokulturowości Essaouira stała się domem dla artystycznych dusz z całego świata. Jest tutaj mnóstwo riadów, sklepików, malarzy. No, można kupić pamiątki, rękodzieło po prostu z każdej dziedziny. No i wkroczyliśmy do części Medyny, wydaje nam się, najgorzej zachowanej. Jest to była dzielnica żydowska, nazywa się Mellah i są tu stare kamienice, które zostały opuszczone przez Żydów w latach 40. i 50., którzy masowo wyjechali z tego miasta do swojego powoli powstającego państwa Izraela. No szkoda, bo budynki są piękne. Charakterystyczną rzeczą w tych kamienicach są wejścia. Najlepiej poznać, czy kamienica jest żydowska, czy nie, po symbolu, który jest nad drzwiami. Jest tam gwiazda Dawida, no i ona właśnie symbolizuje, że była to kiedyś kamienica żydowska. Wąskie wejście i u zwieńczenia drzwi jest gwiazda Dawida. No, wydaje nam się, że ta Medyna jest najładniejsza, jaką kiedykolwiek widzieliśmy. No, w tej części żydowskiej akurat jest dużo krętych uliczek, ale ogólnie ta Medyna lepiej zachowana jest zaprojektowana w kształcie greckiego krzyża. Przez Francuza. Przez Francuza. I po prostu są takie dwie proste ulice i troszeczkę jakichś takich uliczek po boku, ale nie ma już właśnie takich krętych zaułków. Jest dużo łatwiej się poruszać po nich. No tutaj troszeczkę można się pogubić, ale jest bardzo... Zazwyczaj wszystkie drogi są do siebie prostopadłe. Tak, i zawsze się wychodzi do tej głównej. Tak. No i dotarliśmy do Alei Złotników. Charakteryzuje się tymi właśnie błękitnymi azulejos z płytkami. I jest tutaj mnóstwo butików z biżuterią. Chodź, Paweł, chodź. Nie, ja tam nie idę, ja zawracam. Na razie, pa! No i przyszliśmy do lokalnej knajpki, dostaliśmy menu i notesik, żeby zapisać, co chcemy zamówić. Także już wybraliśmy. No i tak, czekając na jedzenie, powiemy Wam, co nas najbardziej interesuje w tym mieście. Jak widzieliście, miasto jest bardzo artystyczne, jest tu dużo galerii, jest tu dużo rzemieślników, dużo pracy ręcznej tutaj artyści wykonują, także miasto pod tym względem jest naprawdę bogate. No i takim najbardziej znanym nurtem muzycznym z tego rejonu jest muzyka zwana gnawa. Jest to muzyka opierająca się na trzech rytmach, taka bardzo monotonna, rytmiczna bardzo, wprowadzająca w taki trans. I czemu to służy, Paweł? Służy do temu, że po prostu osoba, która wykonuje taką muzykę, ten pieśniarz wprowadzany w trans, leczy chore osoby. Czyli jego muzyka, jego zaśpiew ma, wypędzić z ciała złe duchy, które powodują chorobę.
I takiej muzyki właśnie dzisiaj będziemy szukać, żeby Monikę jeszcze lepiej wyleczyć. I mamy się różnych sposobów. Tak, także tego też sięgamy teraz do korzeni marokańskich i afrykańskich, bo muzyka tradycji, ta ma korzenie afrykańskie. Jest tutaj też bardzo słynny festiwal, który odbywa się w czerwcu. Podobno tu setki tysięcy ludzi przyjeżdżają i to jest właśnie festiwal muzyki Gnawa. Tak, przyjeżdżają to artyści. Będzie nam dane tu przyjechać na taki festiwal. Przyjeżdżają to artyści z całej Afryki, z praktycznie też z różnych zakątków świata. No i jeszcze raz tu jest podkreślany to jednoczenie ludzi w Essaouirze, że nieważne jaką kto wyznaje religię, najważniejsze jaką jesteś osobą, no a że muzyka łączy, to łączy wszystkich. Dokładnie, więc mamy nadzieję, że znajdziemy dzisiaj jakiś fajny lokal z muzyką na żywo. Ja też mam i taką nadzieję. Damy wam namiastkę jakiegoś koncertu. I powiem wam, czy działa ta muzyka, czy nie. No i cukier. Wrzucaj, wrzucaj. Marokańska to marokańska. Lejemy z góry i przelewamy ją kilka razy. Teraz już wiem dlaczego, bo nie dostaliśmy łyżeczek. Więc żeby cukier się rozpuścił, to sobie ją w ten sposób mieszamy. O Jezu, jaka dobra, normalnie najlepsza jaką piłam. Przepyszna. Jako że Essaouira słynie z owoców morza, to zamówiliśmy sobie dzisiaj tajin z krewetkami, Paweł z sardynkami. Jeszcze mu nie przyszedł, już mu ślinka cieknie, ale jest przepyszny z oliwkami, ojej, no, niebo w gębie. No już tutaj zaczynają się jakieś kluby z muzyką na żywo, więc idziemy w kierunku, z którego wydobywa się muzyka. Ale przeżycie, słuchajcie, koncert niesamowity, polecamy wszystkim. Tak, klub super, nie ma to jak muzyka na żywo. No my jesteśmy tym miastem zauroczeni. Tak. I jeżeli jest, tak się mówi, że jeżeli ktoś przyjedzie do Maroka, to albo je pokocha, albo go znienawidzi. Więc no, naszym zdaniem, jeżeli ktoś przyjedzie do Essaouira, to na pewno ją pokocha i Maroko w takim wydaniu jest naprawdę cudowne. Nie no, kosmos, bomba po prostu. Cudownie. Także no będziemy kończyli już tutaj naszego vloga. Dzięki, że byliście z nami. Dzięki za wszystkie komentarze. No ja jutro mam wizytę kontrolną u lekarza, także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
I będziemy opuszczać to piękne miasteczko. A gdzie pojedziemy, to już zobaczycie w następnym odcinku. Także nie zapomnijcie o jakimś komentarzu, łapce w górze. Łapce w górę. Nowych widzów zapraszamy do subskrybowania naszego kanału i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.